To jak koncertowo Jeff Jones strollował DC w Flashpoint Beyond, to jest majstersztyk, ale żeby to w pełni zrozumieć i docenić, trzeba się trochę cofnąć. Jest rok 2011, Jeff Jones pisze Flashpoint. Flashpoint powoduje mniej więcej to, co w filmie, czyli Flash cofa się w czasie, żeby uratować swoją matkę, ale rozwala linię czasową i powstaje linia czasowa, w której Bruce Wayne sobie zginął w alejce, a Batmanem został Thomas Wayne i biega wszędzie z bronią. Skutek Flashpointu jest taki, że uniwersum DC zostaje zrebootowane i rusza inicjatywa New 52. Teoretycznie linia czasowa Flashpointu zniknęła, bo Flash drugi raz cofnął się w czasie. To jest dość istotne, bo uniwersum Flashpointowe nie było oddzielnym światem w multiversum, tylko było wariantem głównej linii czasowej, która istniała przez chwilkę. New 52 nie idzie najlepiej, no Jeff Jones pisze tam Ligę Sprawiedliwości i tam sprzedaje taką rewelację, że jest trzech Jokerów. I to jest pierwszy, choć nie ostatni przypadek, w którym Jeff Jones będzie rzucał jakąś informację bez dalszego rozwinięcia po to, żeby nagłówki portali się rozpisywały. Inicjatywa New 52 ostatecznie potyka się o własny ogon, bo generalnie nikt nie wiedział, w którym kierunku to zmierza, więc oczy DC zwracają się ponownie do Jeffa Jonesa. I Jeff Jones wpada na pomysł połączenia uniwersum DC oraz Watchmen, ponieważ DC jeszcze niedostatecznie wkurzyło Alana Moore'a, któremu prawa do Watchmen miało oddać jakieś 40 lat temu. Startuje odrodzenie, ale dalej nikt nie wie, w jakim kierunku zmierza Jeff Jones. No, pojawiają się takie teasy i pojedyncze historie, jak Batman i Flash przypinka, gdzie znowu pojawiają się jakieś elementy tego wszystkiego związanego z doktorem Manhattanem, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć za wiele, bo nikt za wiele nie wie. Jeff Jones szykuje swój wielki sequel w postaci Zegara Zagłady, tyle tylko, że idzie mu to jak krew z nosa. A ponieważ DC musi wydawać na bieżąco rzeczy, no to skłania się ku alternatywnemu pomysłowi, w sensie rozwijaniu uniwersum też w innym kierunku. I tu wskakuje Scott Snyder, zaczyna budować swoją historię pod Batman Metal. Zegar Zagłady wychodzi bardzo długo, także zahacza trochę o Batman Metal, a trochę o Batman Death Metal. Zabawność sytuacyjna jest taka, że Jeff Jones tworzy koncept Metaversum, a Scott Snyder tworzy koncept Omniversum, które czajcie i funkcjonują równolegle. Równocześnie w odrodzeniu DC, ponieważ wszystkie postacie, które zostały stworzone w DC, no są jakby w prawach DC i każdy scenarzysta może ich używać, Tom King w ranie Batmana postanawia użyć Thomasa Wayne'a z tej linii czasowej, co teoretycznie nie powinna istnieć. I potem Joshua Williamson postanawia też użyć Thomasa Wayne'a, chociaż po ranie Toma Kinga są już dwa powody, dla których Thomas Wayne nie powinien się pojawić i powinien pozostać martwy. Na tym etapie całe uniwersum DC poszło już w zupełnie innym kierunku, a Jeff Jones ma oddzielną firmę, która dostaje zlecenia od DC tworzenia zamkniętych historii. Teoretycznie zamkniętych, bo Jeff Jones jest sprytny, więc wie, jak to zrobić, żeby budować wątki, które tylko on będzie w stanie rozwijać. I tak powstaje trzech Jokerów, czyli kontynuacja tego, co zrobił w Lidze Sprawiedliwości lata temu. I znowu Jeff Jones odpowiada na pytanie, którego nikt nie zadał, dopowiadając kwestię tego, że Batman zawsze wiedział, jak Joker się nazywa, pierdu pierdu. Uniwersum DC dochodzi do mrocznego kryzysu i równocześnie z mrocznym kryzysem zaczyna być wydawany Flashpoint Beyond. Żeby było śmieszniej, Flashpoint Beyond kończy się, zanim skończył się mroczny kryzys. Co nie przeszkadza Jeffowi Jonesowi zawrzeć scenę w swojej historii, w której postacie dosłownie spoilują zakończenie eventu, który jeszcze nie skończył się wydawać w głównym DC. Swoją drogą tu Jeff Jones musiał się pośpieszyć, bo żeby Flashpoint Beyond miał sens, no to musiał się stać przed mrocznym kryzysem, ale może o tym powiem kiedy indziej. Fabularnie sytuacja ma się tak. Thomas Wayne, chociaż nie powinien z różnych przyczyn, budzi się w uniwersum Flashpointowym. Ale wie, że to jest uniwersum Flashpointowe i pamięta każdy swój występ wcześniej. I dochodzi go taka myśl, że nic nie ma znaczenia. Prawdopodobnie komentujemy tu stan jakby rozwoju uniwersum komiksowego w ogólności. Jednocześnie polemizując ze Scottem Snyderem, który w Death Metalu postawił tezę: wszystko ma znaczenie, wszystko jest kanoniczne. Są w ogóle takie tablice zapisane kredą, na których są nazwy różnych inicjatyw w DC. Niektóre mają komentarze, że były do bani albo że zostały odwrócone. Świetna sprawa. W każdym razie równolegle z tym, że Thomas Wayne chce zakończyć egzystencję uniwersum Flashpointowego, bo wie, że jest jednym wielkim kłamstwem i nie powinno istnieć, bo było tylko wariantem linii czasowej głównego uniwersum i zostało odwrócone, no to mamy takie migawki na głównego Batmana, który coś tam kombinuje, zbiera jakieś artefakty po doktorze Manhattanie, w sumie nie wiadomo po co. A i w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej, w tej historii pojawia się psychopirat. Ten sam psychopirat z Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach i najwyraźniej ten sam psychopirat, który pojawił się w Mrocznym Kryzysie. I on tu mówi, że on uciekł przed Mrocznym Kryzysem do tej historii? Co nie ma za bardzo sensu? Więc podsumowując, na ten moment w DC mamy dwa alternatywne kierunki rozwoju fabularnego, egzystujące w tej samej rzeczywistości i czasami ze sobą sprzeczne. Jeden to jest to, co robi DC w głównym nurcie,
Drugi to jest to, co robi Jeff Jones w historiach bazujących głównie na historiach Jeffa Jonesa. I ten pierwszy kierunek w zasadzie nie odnosi się wcale do tego, co się dzieje w tym drugim, albo bardzo minimalnie. Natomiast ten drugi bardzo chętnie komentuje to, co robi ten pierwszy. Więc jeżeli byliście fanami Flashpointu, Doomsday Clock czy Trzech Jokerów, to zapraszam serdecznie. Z tym kontekstem będziecie tym chętniej łowić te wszystkie smaczki, które Jones tam poukrywał. Jak chociażby zdradzenie imienia i nazwiska Jokera, ponieważ to się stało w tym komiksie i w sumie tylko po to, żeby pewnie pojawiło się na nagłówkach w portalach informacyjnych. Natomiast gdybyście nie mieli tego kontekstu ani nie czytali tych wcześniejszych historii i zaczęli czytać to prawdopodobnie zaliczycie ostrego what the fucka. Uczciwie ostrzegam.